Hej, zapraszam Was dzisiaj na film, który Wy bardzo lubicie, a na który kazałam Wam trochę poczekać. I są to oczywiście moje, czyli rozczarowania kosmetyczne. Dlaczego nie było takiego filmiku od dłuższego czasu? Z prostego względu, że nie miałam na co narzekać. Po prostu nie zebrałam wystarczającej ilości produktów, które mogłabym tutaj Wam w filmie przedstawić. Ale już mam taką niesławną trójkę, o której chciałabym porozmawiać. I na domiar tego są to drogie kosmetyki. A drogie rozczarowania to jest chyba to, co najbardziej boli kieszeń, sumienie i twarz. Także tym się właśnie dzisiaj zajmiemy, więc jeżeli taka tematyka Was interesuje i chcecie się dowiedzieć, co mi się nie sprawdziło, zapraszam do oglądania dalej. I zacznijmy od kosmetyku, o którym wiele razy mówiłam, że jest taki make or break całego makijażu. Czyli albo wszystko się powiedzie i cała aplikacja przejdzie bezproblemowo, albo będzie totalna klapa. I jest to oczywiście podkład. I Laura Mercier miała w swojej ofercie kiedyś taki podkład w takiej sztywnej tubce i to jest Smooth Finish Flawless Fluid. I to nie jest żaden bubel, żebyście sobie nie pomyślały. Nie, nie, nie. To jest bardzo dobry podkład. Ja go bardzo lubiłam. Jak się dowiedziałam, że będzie wycofywany, to kupiłam jeszcze dwa opakowania na zapas. Także to był naprawdę fajny podkład. Miał takie średnie krycie, ładnie zastygał, pięknie się na twarzy utrzymywał. Ale ten podkład został zastąpiony nowym. Więc jak już wiemy, że jakąś formułę, którą lubiłyśmy, zastępuje firma czymś innym, to chyba wszystkie mamy takie... Okej, pokażcie, coście wymyślili. No i niestety tutaj się to wszystko potwierdza też w tym przypadku. Tutaj firma wyszła z podkładem, który jest tym razem w szklanym opakowaniu, więc już jakby dla mnie zmiana na minus, bo ja wiem, że to lepiej się trzyma w dłoni i ładniej wygląda, jeżeli chodzi o cenę, którą wydajemy, którą musimy zapłacić za ten produkt, no bo szklane opakowanie jakby bardziej usprawiedliwia wysoką cenę, ale jest cięższe, jest trudniejsze w podróży, wiecie, też z punktu widzenia wizerzysty i nie wiem, noszenia kufra, no to dodatkowo to waży, tak? Ale okej. Opakowanie zostawiamy na uboczu, a jeżeli chodzi o samą formułę, jakby to powiedzieć delikatnie. Ja nigdy nie miałam takiego ciacha na twarzy, jak wtedy, kiedy testowałam ten podkład. I to nie było tak, że ja go testowałam raz, dwa razy, czy wiecie, może trzy. Nie, ja go testowałam porządno kilka tygodni i za każdym razem, no miałam katastrofę na twarzy. Sprawdzone pudry, sprawdzone korektory, rozświetlacze, bronzery, wszystko wyglądało źle. Pomijając już to, że na strefie T, czyli właściwie na czole i tutaj w okolicach nosa i na brodzie, to tego się nie da opisać, jak to wyglądało. Ja mam cerę normalną lub suchą, zależnie też od miesiąca lub od, wiecie, po prostu momentu, w jakim moja cera się znajduje, ale nigdy nie powiedziałabym, że była kiedykolwiek nawet bliska bycia cerą tłustą. A jak mam ten podkład na twarzy, to cera wygląda na tłustą i to taką... Jakbym miała ten podkład na twarzy 20 godzin z cerą tłustą. Po prostu jest... On wygląda tak, że jakbyście wzięły paznokieć i przyjechały po skórze, to by wszystko... No jest dramat. Po prostu jest dramat. Tym bardziej jestem rozczarowana, że jest to następca jednego z moich ulubionych podkładów. Ale nie. No nie. To po prostu coś nie pykło. Słyszałam znowu, jakby pojawiły się od nowa plotki, że ten podkład, też jeden z moich ulubionych, czyli Estée Lauder Double Wear Light, też ma być jednak zmieniany, że jednak formuła ma się zmienić, bo już była jakaś taka plotka, ale ona deszła w zapomnienie, a teraz znowu wyszła na powierzchnię. Także nie wiem, ale jeżeli to prawda, to ja już się boję o też podkład z Estée Lauder. Ale ten, mówiąc, że mi się nie sprawdził, będę bardzo wyrozumiała. Ogólnie często Wam tutaj mówię na kanale, że produkty, w które warto zainwestować, to są te, od których zależy wygląd naszej cery. Czyli podkład, korektor, puder. To są rzeczy, które naprawdę w większości przypadków są warte tej wysokiej ceny. Czy to ze względu na efekt, jaki robią na naszej skórze, czy na długotrwałość tego makijażu. Więc nic dziwnego, że akurat produkty, o których dzisiaj będę mówić, które mnie rozczarowały, też właśnie znajdują się w tej kategorii podstawy makijażu. Bo mamy podkład, mamy też puder. I to jest puder, który pojawił się w Chat Makeupie. Jako wtedy testowałam i to wrażenie nie było najlepsze. Ale dałam mu jeszcze szansę przez następne dni i niestety wszystko się dokładnie powtórzyło w taki sam sposób, jak przy tym pierwszym wrażeniu. To jest puder Hourglass i to jest ten Translucent Setting Powder Veil. Hourglass jest jedną z tych marek, która z jednej strony bardzo mnie do siebie ciągnie przez swój design, przez jakby teorię produktów,
A z drugiej strony, ilekroć miałam dostęp do nich stacjonarnie i mogłam je zobaczyć na żywo, to jakoś nic mnie nie zachwycało na tyle, żeby przetestować. Nie wiem, czy też tak macie z innymi markami, że z jednej strony chcecie coś kupić, a z drugiej strony, no co? No ale ten puder bardzo mnie interesował, bardzo byłam go ciekawa, bo widziałam go na innych kanałach jeszcze zagranicznych youtuberów, więc jak w końcu wpadł w moje ręce, to mówię, okej, super, na pewno będzie coś pięknego. Jakim było moje zaskoczenie, kiedy okazało się, że na mojej normalnej, w stronę suchej cerze ten puder wygląda, jakby moja cera była tłusta. I to nie jest taki, wiecie, bo ten puder zostawia w sobie takie wykończenie satynowe, błyszczące, co jest bardzo zauważalne na przykład na dłoni, jak sobie zrobimy swatch. Natomiast i to wygląda ładnie na dłoni. Ale w momencie, kiedy nałożymy go na skórę twarzy, już nawet pomijam czoło, bo to jakby wiadomo, że to będzie oczywiste, kiedy nałożymy błyszczący puder na czoło, gdzie są rozszerzone pory, no to będzie to wszystko podkreślone. Ale nakładałam ten puder również tutaj w okolice policzków, gdzie normalnie inne pudry błyszczące już mogę nałożyć i to wygląda ok. Ten wygląda, mówiąc, że wygląda źle, jestem bardzo wyrozumiała. Po prostu ta skóra wygląda tak, jakbym się przebiegła 3 km i byłabym spocona. To nie jest dobry look. A jeszcze jakbym połączyła ten puder z Laury z pudrem, z ten podkład z Laury z pudrem z Hourglass, no to byście powiedziały, jakbyście mnie zobaczyły na żywo, że noszę makijaż przez 3 dni. Nie no, coś tutaj ewidentnie nie zagrało z moją cerą, on się nie zgodził. Nie wiem, wyobrażam sobie, że ten puder wyglądałby tylko dobrze na takim mega na wiór wysuszonej cerze. Może wtedy dodałby takiego wyglądu świeżości i większego nawilżenia, bo na wszystkich innych typach cery coś tak podejrzewam, że no właśnie będzie robił ten efekt spocenia. A to nie jest do końca efekt chyba, na którym nam zależy. A trzecia rzecz, na którą chciałam się dzisiaj trochę pożalić, też pochodzi z tej kategorii produktów przedłużających trwałość naszego makijażu, tylko to już jest czymś, co już dajemy na sam koniec. Jest to mgiełka utrwalająca do makijażu. I to jest mgiełka z marki Jacobsa, pochodząca z tej samej właśnie kokosowej kolekcji, co bronzer, puder, baza, cienie, ogólnie z tej całej gamy kokosowej. I ja już tego produktu nie mam, dlatego widzicie tylko zdjęcie, bo zobaczyłam, jak mi się sprawdza lub nie sprawdza i puściłam dalej świat. A według producenta jest to... jest to mgiełka, która trzema rozpyleniami zapewnia uczucie świeżości, świetlistą cerę i długotrwały makijaż. Więc tak, jest to mgiełka z wyciągiem z kokosa, czy z wodą kokosową i ma zostawać cerę nawilżoną i ma przedłużyć makijaż. Co się u mnie działo, kiedy ja rozpylałam tą mgiełkę na moim makijażu, to jest absolutne rozpuszczenie makijażu. No nie o to chodzi chyba do końca. I kiedy działo się to za pierwszym razem, pomyślałam, no dobra, za dużo spryskałam, chociaż spryskałam tak, wiecie, raz czy dwa razy, więc naprawdę w granicach rozsądku, nie to co innymi mgiełkami, którymi wiem, że mogę się wykąpać wręcz. Więc pierwsze testowanie i tak się nie powiodło, bo okej, już widzę, że na czole i na tutaj na środku twarzy ten podkład zaczyna się rozwalać, że brwi zaczynają no po prostu się jakby się ważyć. Ale okej, może coś nie zagrało, nieważne, następnego dnia spróbuję jeszcze raz. Następnego dnia to samo, następnego dnia to samo i to samo i to samo. I nieważne, czy użyłam bardzo małej ilości, no czy większej, to już na pewno, czy wstrząsnęłam bardziej, czy wiecie, mieszałam tę mgiełkę przez 20 sekund, czy przez 20 minut, nie ma znaczenia. Podkład, ogólnie cały makijaż wyglądał znowu, jakbym miała go już na twarzy co najmniej 3 dni. Wszystko było, mimo iż był makijaż świeżo nałożony i wszystko było jeszcze, wiecie, takie dopiero co wyrzeźbione i rozświetlone, czy nie wiem, usta ładnie umalowane, to i albo twarz ładnie przypudrowana, to w momencie nałożenia tej mgiełki wszystko mi się rozpuszczało. Ja w pewnym momencie zaczęłam się zastanawiać, czy ja, nie wiem, przypadkiem przez sen sobie nie przelałam do tej mgiełki płynu dwufazowego, bo jak, no wiecie, no jak jest taki efekt, że spryskujecie i macie uczucie, jakbyście miały tłustą cerę, i właśnie makijaż się rozpuszcza, to coś tu musi być nie halo, prawda? Także, no nie, po prostu uznałam, że nie będę się męczyć z tą mgiełką na pewno i nie wykończę do końca, bo byłaby to droga przez męki i wręcz marnowanie całego innego makijażu, który bym nałożyła na twarz, więc poszło dalej świat i dalej wróciłam do Too Faced, czy Inglota, czy Pixie, czy jednej z miliona, która mi się sprawdza. To jest naprawdę jedna z nielicznych mgiełek, która miała utrwalać i nawilżać, a robiła coś kompletnie innego.
I dlatego też te dzisiejsze rozczarowania bolą mnie podwójnie, bo to są produkty z marek, które bardzo lubię. Na przykład z marka Jacobsa ogólnie całą kolekcję kokosową lubię. Większość produktów z marka Jacobsa też. Z Laura Mercier to samo. Do Hourglass mnie ciągnie. Ale no niestety te produkty trzy się okazały dla mnie totalnymi niewypałami. Oczywiście, zapomniałam o tym wspomnieć na samym początku, więc teraz na koniec to powiem, że to, że mi się coś nie sprawdziło, nie oznacza, że jeżeli ktoś mówi, że dla niego to są super kosmetyki, to kłamie. Oczywiście, że tak nie jest. Każda z nas ma inną cerę, inne oczekiwania, inne metody aplikacji i naprawdę efekt końcowy kogoś może zadowalać, kogoś rozczarowywać, więc jeżeli ktoś coś zachwala, a ktoś narzeka, to nikt nie, to nie znaczy, że ktoś kłamie, tylko po prostu tak jest życie. Oczywiście muszę, to naprawdę uwierzcie, że muszę to powiedzieć, bo naprawdę czasami zdarzają się nadinterpretacje takich filmików, albo się ludzie na mnie obrażają, bo powiedziałam, że jakiś podkład jest do niczego. Także miejmy to na uwadze, ale no, ja dalej podtrzymuję moją opinię, którą właśnie wyraziłam, że te trzy rzeczy, ten podkład, ten puder i ta mgiełka według mnie nie są warte waszych pieniędzy. Lepiej je spożytkować, wydać na co innego. I na dzisiaj to już wszystko. To były wszystkie moje rozczarowania. A właściwie dwa rozczarowania, czyli ten podkład i mgiełka, a puder to jest takie prawdziwe meh, bo no, nie wygląda u mnie dobrze, ale z drugiej strony widzę w nim potencjał. Po prostu nie jestem w stanie się do niego ustosunkować, ale na pewno używać go już nie będę. Ale dajcie mi koniecznie znać, jakie są wasze drogie rozczarowania. Mówię, takie rzeczy bolą po kieszeni najbardziej. Chciałoby się testować je dalej, próbując zmienić coś w sobie albo w swojej cerze, żebyś po prostu tylko to sprawdziło, ale no niestety nie zawsze się udaje. Oczywiście informacje na temat kosmetyków, o których dzisiaj mówiłam, wraz z linkami do nich znajdują się w opisie pod filmem, jakbyście były jeszcze ciekawe ich, nie wiem, właściwości, czy nie wiem czego innego, to właśnie to wszystko jest w opisie. W opisie znajdują się też informacje na temat mojego makijażu czy paznokci, a także tam naprawdę warto zajrzeć. Jeżeli się Wam ten film spodobał i lubicie, jak sobie trochę tak narzekam, to zostawcie proszę pod filmem kciuka do góry. No i przypominam jeszcze o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami, a dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!